Dobry wieczór, kochani, na dobranoc wam nagram nagranie, ponieważ jest bardzo ważna noc przed nami lub w środku nas. W środku nas w sensie takim, że ci, którzy śpią w tej chwili i zobaczą to rano, no to będzie to w środku nocy była noc. Czy ktoś zauważył, że pies jest na kocu? Kocyk maskujący jest. Słuchajcie, no tak. Już wam mówię, o co chodzi, czemu nagrywam. I czemu będzie muzyka pozytywna? Zawsze jest pozytywna u mnie, prawda? Prawda. Ktoś mnie zapytał, co ty tam takiego pysznego pijesz w kubku? Herbatę z mlekiem, misie. No. Ja już tylko herbata z mlekiem, ten wiek. Prawda jest taka, że jest noc, w której jest pełnia z zaćmieniem. Podobno. Tak wmawiają nam media. A jest to taka dziwna pełnia, bo ta pełnia trwa 3 dni. Zaćmienie nie, a pewnie tak. Natomiast powiem wam tak, kochani, zapalcie sobie dzisiaj świeczki. Takie o. Mam grupę takich znajomych, którzy używają słowa takie o, bo tak o. Z Wrocławia chyba pochodzą, albo ze Szczecina. I to są świeczki takie o. Białe. Białe najczystsze, bo czystość, białość. I zapalcie sobie świeczki dzisiaj. Nie idźcie spać z tymi świeczkami, zgaście je przed. Nie muszą się dopalać. Żebyście się nie spalili wy. No. Słuchajcie, odpowiednie siły pracują bardzo intensywnie na tym, żeby nas skłócać, żeby robić między nami konflikty, żeby wywoływać strach w nas samych. Żebyśmy się bali. Ktoś mnie zapytał, jak ty to robisz, że się nie boisz? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie boję się po prostu. Czego się mam bać? Co mi może zrobić ta zła siła? Zabić mnie? To chyba najgorsze, co może zrobić. No dobra, jak mnie zabije, to już nie będę nic czuł. Czego tu się bać? Słuchajcie, jeżeli podejdziemy do tego w takich kategoriach, to cała zła energia będzie kompletnie bezsilna wobec nas. Głównie dlatego, że ona opiera swoją władzę nad nami na strachu. Tak długo, jak będziemy się czegoś bali, tak długo ta energia ma nad nami władzę. Kiedy ja mówię na przykład, no a co mi energia może zrobić? Co mi może zrobić szatan? Co mi może zrobić ktoś tam? Zabić mnie? No to umrę. Nie będę żył. A wtedy nie będę czuł. A wtedy nie będę się bał. To zabij mnie. Bo ja mam dosyć strachu. Co robi czarna energia? Spierdala w podskokach. Jak Bambi przez strumyczek. Bardzo proste. To jest bardzo proste. Od zim. Kochani. Dzisiaj rozmawiałem z moim przyjacielem Danielem, moim ukochanym przyjacielem Danielem, którego uwielbiam i pozdrawiam teraz. To jest ten Daniel, dla którego rok temu śpiewałem, pamiętacie? Był taki Daniel, dla którego śpiewałem, a śpiewałem dla niego po to, żeby wywołać w nim odwagę tego, żeby zaczął walczyć o samego siebie. Był na skraju samobójstwa i był na skraju życia w ogóle. Dzisiaj nie jest może przebojowo życiowy, ale jest zdecydowanie lepiej niż było rok temu. A to już jest najważniejsze, zrobiliśmy przeogromny krok. Znaczy on zrobił, nie my. Właśnie, to jest, też używam tak, nomenklatury współczesnych psychologów. Zrobiliśmy postęp. Znaczy pacjent zrobił postęp, ale lekarz się, prawda, pod tym podpisuje, uważając, że to jest jego zasługa. Nie sądzę. Dlatego jestem tak nielubiany przez współczesnych psychologów, nawet moich kolegów, ponieważ oni twierdzą, że, tak jak zresztą napisała jedna z widzek, że ja niszczę pracę, kilkuletnią pracę psychologa w ciągu 5 minut. Tak. Bo wszystko zależy i w rękach jest samego zainteresowanego, czyli tak zwanego pacjenta, moi drodzy. Celowo puszczam wam tą muzykę brazylijską w tle, sambę, która w różnych wydaniach. Bo wiecie, ja odkryłem, i to nie dlatego, że mam przyszłego męża w postaci Brazylijczyka, który pochodzi z Brazylii i który jest w ogóle wychowany w tych klimatach i ta muzyka jest w naszym domu obecna. Ale dlatego, że ja też odkryłem, że te drumsy, czyli te bębny, które są w tle, one są z jakiegoś powodu. Ten naród w Brazylii z jakiegoś powodu jest taki szczęśliwy, zadowolony i czuje się bezpieczny. Te drumsy w jakiś sposób naprawdę odstraszają energię złe. Słuchając takiej muzyki, powiem wam, że po mniej więcej 10-15 minutach w naszym domu panuje taka fajna atmosfera spokoju. Jakby energia się cała oczyszczała, nawet pies się cieszy. Polecam gorąco, naprawdę. Zacznijcie puszczać sobie, ja używam słowa angielskiego drumsy, w sensie bębny, ale te rytmy, te dźwięki.
człowiek się sam kołysze, nie rozumie w ogóle, ja nie rozumiem portugalskiego aż tak dobrze. Znaczy, przekleństwa rozumiem, bo mój przyszły mąż mnie już na tyle wytresował, w sensie takim, że czasem przeklina, że już wiem, że przeklina. To jest postęp. I no bo portugalski w wersji brazylijskiej jest tak egzotyczny dla nas, że no... Aczkolwiek znam kilka słów już teraz. Natomiast to nie chodzi nawet o to, ale ten taki spokój. Słuchajcie, dzisiaj na przykład był taki kazus dnia, był. On wraca z pracy, a ja mówię, słuchaj, ale nie mamy w domu za dużo jedzenia. W sumie zostało to, co z wczoraj. A co zostało? Ryż. Został sos cebulowy, który wczoraj zrobiłem. Ja robię taki sos cebulowy, w sensie, że na maśle palę cebulę. Palę, dosłownie, czyli czekam, aż ta cebula się spali, zrobi się czarna. I wtedy wlewam bulion i robi się z tego taki, i dodam trochę śmietany i robi się z tego taki czarny sos cebulowy. Zajebisty swoją drogą. No i został nam ten sos, została nam marchewka na gęsto i nie mamy żadnego mięsa. Aha. Mówi on, aha. No to zjedzmy to, co mamy. Taki uśmiech, no to zjedzmy to, co mamy. Wiecie, wielka micha ryżu, marchewka na gęsto, sos cebulowy na ten ryż, zajebisty posiłek, był bez mięsa zupełnie. Ja w ogóle, znaczy, ja mam ten tak, że ja mięso jem, no jak jest, to zjem, ale tak w sumie to nie przepadam. Już teraz, bo to jest na takiej zasadzie, to zresztą też moja druga połowa jest strasznym, jest strasznie walczącym człowiekiem z tak zwanymi wegetarianami. On strasznie walczy z wegetarianami, bo uważa ich za idiotów. Zresztą często rozmowy swoje z wegetarianami zaczyna od słów sorry, I destroy your world now. Czyli przepraszam, ale zniszczę twój świat teraz. I na przykład tłumaczy, no słuchaj, jesz biały cukier? I wegetarianin opowiada, tak. A on mówi, a ty wiesz, że biały cukier jest zrobiony z kości zwierzęcych? Znaczy z dodatkiem. Przepraszam, że zniszczyłem twój świat. Przepraszam. Nie, on mu wcale nie jest przykro. No. A na przykład ja taki jestem, że bo kiedyś rozmawialiśmy o tym i ja mówię, no ale on mi zadawał pytania. I ja mówię, ale ja nie jem białego cukru, bo ja nie lubię. A jaki cukier jesz? Ja sobie miodem słodzę. Aha. A mięso jesz? No jem. Ale rzadko. No teraz już coraz rzadziej, właściwie prawie wcale. I to nie dlatego, że mi jest szkoda tych zwierzątek, które zostały zabite, bo one i tak będą zabite, dlatego że jest miliony ludzi, którzy jedzą mięso. I ja nie jem mięsa, unikam mięsa, dlatego że ja nie chcę spożywać energii, która jest w mięsie zabitego zwierzęcia. To zwierzę, które zostało zabite, żeby przygotować mi je na stół, czyli świnka, krówka czy jagniątko, ono przed śmiercią czuło strach i ten strach jest zachowany w strukturze mięsa. I ja jem ten strach potem, usmażony na patelni. Więc ja wolę nie. Ja sobie na przykład wolę zrobić omlet z grzybami. Można zresztą robić różne kombinacje. Od mojego przyszłego męża Brazylijczyka nauczyłem się na przykład tego, jakie fantastyczne można rzeczy zrobić z fasoli czarnej. Słuchajcie, jedliście kiedyś czarną fasolę? Jeśli nie, to ja polecam. Z czarnej fasoli można zrobić cuda. I to cuda tak imitujące obecne cuda, że McDonald's by zbankrutował, gdyby tylko wprowadzono czarną fasolę do McDonald'a. Naprawdę. Znaczy do KFC. No. A ja wam to wszystko opowiadam. Bardzo chaotycznie, głównie po to, żeby was rozproszyć, żebyście przestali myśleć, bo dzisiejsza noc, właśnie mówię, jest energetycznie nie najlepsza. Taki eufemizm użyję. Użyję eufemizmu, jest nie najlepsza. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Jako istoty ludzkie, myślące i czujące, mamy jedną przewagę nad tym wszystkim, co nami próbuje zawładnąć. Nie jesteśmy robotami i mamy emocje. Czujemy coś takiego jak miłość. Na przykład. Sympatia. Często też zdarza się, że czujemy nienawiść. Nienawiść jest odwrotnością miłości, ale nadal jest emocją. Energie, które próbują nami zawładnąć, nie dysponują emocjami w ogóle. One je próbują w nas wywołać, żeby je posiąść, ale nie potrafią same z siebie wykrzesać tych emocji. I tu mamy swoją przewagę. Kochani, herbatka na dobranoc. A od jutra zabieramy się do ostrej pracy, bo widzę, że odpowiedź w komentarzach, odpowiedzi jest mnóstwo na temat tego, że kanał rozdzielić lub nie, ale to nie ma większego znaczenia. Zacznij nagrywać i opowiadać o tym, co masz do opowiedzenia, Michale. Mam dużo do opowiedzenia. Pierwszą rzeczą, którą będziemy dalej kontynuować, temat właśnie toksyczności związków, czyli przede wszystkim tego, jak rozprawić się ze swoim otoczeniem. Zachować je lub wygonić. Bardzo ważne. Od tego zaczniemy, co?
Wy powinniście od tego zacząć, żeby oczyścić swoje otoczenie. A wiecie, że ja was kocham. I wy mnie też kochacie. I to jest najważniejsze. I wcale nie jestem pijany. Jak można być pijany herbatą z mlekiem? Chociaż w sumie można, bo dzisiaj się dowiedziałem, że mleko się może w herbacie sfermentować. A ja lubię, bo ja lubię zimną herbatę. Znaczy parzę sobie herbatę. Ja ona, jak jest zaparzona, że tak naprawdę mocno, taka czarna, to wtedy wlewam mleko. I potem czekam sobie na przykład godzinę, żeby ta herbata się wystudziła i ktoś mi dzisiaj powiedział, ty wiesz, że w tym czasie herbata z tym mlekiem się fermentuje. I tak naprawdę się potrafisz napierdolić tą herbatą. A nie, no to nie jest taki alkohol czy coś, ale coś może w tym być. No a tak już poza optymistycznie radośnie, kochani, trzymajcie się. Zapalcie sobie białe świeczki, pamiętajcie o tym. Światło jest w nas, ale jest też na zewnątrz nas. Pamiętajcie o tym, żeby otulić się przede wszystkim myślą o tym, że wy sami w sobie jesteście fantastyczni. Nie potrzebujecie akceptacji otoczenia i tego... To, kim jesteście, jest to, kim jesteście. Nie wiem, jak to zabrzmiało, ale... Chodzi mi o to, żebyście nie uzależniali swojej opinii na swój temat i swojego dobrego samopoczucia od opinii innych. Nigdy w życiu tego nie róbcie. Zapalcie świeczki. I dobranoc, kochani. Życzę wam dobrej nocy, naprawdę dobrej nocy. A jak będziecie czegoś chcieli, to możecie zawsze do mnie napisać. Michael Purtor Kapelstein na Facebooku. Jak nie będę spał, to wam odpiszę. Może się tak zdarzyć. A tymczasem zobaczymy się jutro przy kolejnej pogadance parapsychologicznej. Pa, pa.